Cześć wszystkim! Dzisiaj chciałam Wam zaprezentować kolejne zdobienie karnawałowe. Tak więc, przechodząc do zdobienia, mam nadzieję, że ostatnie Wam się podobało, bo dzisiejsze jest równie fajne jak poprzednie i równie szybkie. Będzie to nasz Frozen Effect, ale troszeczkę w innym wykonaniu. Jak widzicie, tu mamy czarny, tu są cyrkonie. Cyrkonii dzisiaj nie użyjemy, bo to zajmie chyba z 5 minut, jakbym miała na filmie je nakładać. A tu mamy nasz frozen efekt, właśnie efekt naszego szronu, takie przymrożenia. Nieraz na szybach widzę, jak jest mróz i na autach po prostu normalnie stanę i patrzę i nie mogę się napatrzeć. Tak więc przechodząc do zdobienia, będziemy potrzebować top. Ja mam tutaj no wipe i najlepszy jest no wipe, ponieważ nie będzie trzeba go przemywać, a to jest dosyć ważne. Czarną hybrydę powinniście użyć. Ja mam tutaj w tym przypadku Arte Brillante z Indigo. Mój najukochańszy Super Matte, Super Matte Indigo. Jest to matte. Właśnie nasz najlepszy, jaki do tej pory używam. Chociaż jedna pani mi skomentowała właśnie pod poprzednim którymś z filmów, że top matowy z Biedronki jest bardzo dobry i mam nadzieję, że go złapię gdzieś w którejś Biedronce, bo wiem, że ciężko je dostać i mam nadzieję, że będzie tak fajny, tak jak ta pani powiedziała. Gold Metallic 14, nasza ze Słowianki i tu mam zamiast cyrkonii użyjemy ze Słowianki, już ja obkręcam, o, Gold Rush 003 White Gold. Jest to kolor srebrny, ale że ma fajne napigmentowanie i bardzo fajnie wygląda, jak taki płynny metal w sumie, więc stwierdziłam, że Wam pokażę, o co z nim chodzi. Mam jeszcze pędzelek cienki, będzie nam potrzebny do wykonania naszego Frozen, naszego szronu 006 Master Art z Indigo i mam jeszcze sondę, którą będziemy robić właśnie kropeczki zamiast cyrkonii. Dobra, to sobie odłożę, przechodząc do zdobienia. Mam pokryty czarny Black Poison. Na to potrzebujemy nałożyć właśnie nasz top. Najlepiej bez dyspersji, tak bez dyspersji. Znowu się wysłowić nie mogę, jako że dwa filmy pod rząd nagrywam w chorobie. To jest, uwierzcie, to jest naprawdę okropieństwo. Lampa standardowo 24x48, LEDowa Semilac. Wkładamy do lampy, w moim przypadku w LEDowej lampie 30 sekund, w UV pamiętajcie, czas utwardzania jest dłuższy. To jeszcze będzie nam potrzebne. Na papierku w sumie mam nałożone nasze właśnie Gold Rush, White Gold, srebrny kolor i mam top matowy. Jeszcze chwilkę. Teraz będziemy potrzebować pyłku. Uważam, że na złotym jest najfajniej widoczne to zdobienie, ale oczywiście możecie użyć każdego innego, tak jak na przykład, nie wiem, srebro, róż, niebieski, żółty, zielony. Chociaż żółty. Jeszcze nie widziałam żółtego pyłku, a wy? W sumie fajnie by to wyglądało, jakiś neonowy żółty. O, dobra. Teraz sobie nakładam. Tak jak w poprzednim zdobieniu, w poprzednim filmie, nie martwcie się, że nie wyjdzie Wam równo, ponieważ to się da zmyć. Mamy już pokryty właśnie paznokieć bądź tips naszym topem, no wipe, i nakładam sobie po skosie pyłku. Mówię, nie musi być równo, ponieważ zaraz to naprawimy, w razie czego nie musicie po skosie tak samo, możecie na pół paznokcia bądź, nie wiem, jakiś wzór sobie stworzyć. Sobie tylko tu otrzepię z nadmiaru. Dobra, moją już zwiędniętą różyczką, jak pokazywałam na poprzednim filmie, i mamy coś takiego, o. Jest tutaj ten czarny i tu mamy na dole pyłek. Dobra, przechodząc teraz już do zdobienia, biorę sobie nasz bezbarwny, czyli zwykły top matowy, za chwilę będziemy nakładać i teraz jadę tam topem, gdzie uważam, że będzie zdobienie. Oczywiście ręce mi się trzęsą. Przepraszam za to. Linia nie musi być równa, ponieważ możecie właśnie położyć cyrkonię na tą linię łączącą czarne z naszym pyłkiem,
Albo możecie właśnie porobić kropeczki, tak jak będę to pokazywała na filmie później. Coś takiego. I teraz, żeby wykonać nasz frozen, nie możemy go utwardzić, tego topu. Bierzemy top matowy i, że tak powiem, robimy takie maziaje po całym naszym topie bezbarwnym pędzelek z topem matowym. Chodzi o to, żeby wymieszać go fajnie z naszym bezbarwnym, żeby były fajne wzorki. Nic nie widać, wiem, ale i tak Wam pokażę. Myślę, że to może być to. Nie martwcie się, bo jeżeli Wam nie wyjdzie, w sumie możecie tak samo wykonać to zdobienie. Nie będzie aż takiego efektu w sumie według mnie, ale możecie zrobić po prostu, nałożyć top matowy właśnie na ten nasz trójkąt, na paznokciu i możecie na tym porobić wzorki na przykład topem zwykłym, czyli błyszczącym. Albo zrobić to na odwrót. Właśnie takie maziaje różne tego typu. Chociaż to jest fajne z tego względu, że te linie są też dosyć nieregularne, jak widzicie. I one tak jakby są zatopione w tym topie. Mam 30 sekund utwardzone. O, nawet, słuchajcie, nawet wyszło. Coś takiego mamy. Jeżeli uważacie, że za mało wyszło, możecie to poprawić, co prawda. Dobra, teraz tak jak w poprzednim filmie, zmywamy nadmiar naszego złota. To, które nam nie jest już potrzebne. Szybciutko, raz, dwa i mamy... O, jak ładnie wyjechałam. U mnie proste linie, jak wiecie, są naprawdę cudne. Dobra, chwilę sobie pomacham wzornikiem, żeby wyschło. O, i widać teraz nasz efekt mrozu. Super, prawda? Dobra, teraz będziemy wykonywać kropeczki. Właśnie naszym srebrnym. Pamiętajcie, mogą to być cyrkonie, tylko jako, że mi się nie chce ich nakładać, bo to będzie 5 minut trwał filmik jeszcze dłużej, to robię sobie po prostu, jak widzicie, na tej linii srebrne kropeczki. Zamiast cyrkonii. Nie muszą być one srebrne. Ja po prostu wykonuję srebrne, bo uznałam, że po co mam złote robić, skoro złote jest zdobienie na dole i to się już zleje na tyle, że no nie będzie go aż tak widać. Jeżeli boicie się, że Wam się połączą kropki, bądź macie zbyt płynny produkt, możecie zrobić parę, utwardzić i dokończyć właśnie kropeczki później. Dobra. No, w sumie nawet prosto mi to wyszło, zobaczcie. Już widzę, że już mi się łączą, dlatego wkładam do lampy. 30 sekund wystarczy. Jeżeli boicie się, że się nie utwardzi do końca, możecie utwardzać dłużej. Z tej serii mam jeszcze bodajże złote. O, ze Słowianki mam jeszcze Gypsy Gold. Numerek, już patrzę, 001 ze Słowianki. Jest to takie fajne złoto. Na następnym filmie pokażę Wam właśnie zdobienie z odrobiną wykorzystania właśnie tego oto koloru. Okej. No i co? I mamy gotowe. Możecie te kropki pokryć jeszcze topem bezbarwnym, jako że on ma dyspersję. Chciałam pokryć po prostu po całości, przyjechać po kolorze czarnym i kropkach, tylko nie po naszym frozen, ale stwierdziłam, że nałożę to po prostu na każdą kropkę, żeby były takie trójwymiarowe, a żeby nie były lepiące, żeby nie miało dyspersji. Chwila, moment, a zobaczcie, jakie fajne zdobienie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i je wykonacie, chociaż ktoś niech wykona. No nie sprawiajcie mi tej przykrości. Dobra, chyba mam pokryte wszystkie. Ok. I nałożony mam top tylko na kropki. No prawie tylko na kropki. Trochę wyjechana, ale nie szkodzi. 30 sekund utwardzam. No i zobaczcie, naprawdę fajne, w sumie szybkie. Nie wiem, mam nadzieję, że trafiłam w Wasze gusta. Nawet jeżeli ktoś pracuje w sumie w salonie, a klientka by chciała jakieś szybkie zdobienie, to właśnie tak jak na poprzednim filmie, typu te kropeczki, czy coś takiego,
niekoniecznie musi być, właśnie mówię, po skosie, może być przez środek, jeżeli macie większą wprawę, bo u mnie, jak wiecie, proste linie graniczą z cudem. No i co? I mamy gotowe. Kurczę, powiem Wam, nawet fajnie to wygląda, te srebrne kropki. Mamy tutaj cyrkonie, nasze diamenty, a tutaj mamy nasz srebrny kolor ze Słowianki. Fajne, prawda? I wykorzystanie Frozena nie tylko na całych paznokciach. Jak wiecie, tam nagrywałam film właśnie, jak wykonać to zdobienie. Jeżeli komuś nie wychodzi, użyjcie tej metody, o której mówiłam na filmie właśnie. Najpierw całość na top bezbarwne, potem matowe wzorki, bądź na odwrót. Dobra, nie przedłużając, bo jak zawsze dużo gadam pod koniec filmu i w trakcie, tak, ja wiem, ale wiecie, że Was uwielbiam. Tak więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, zostawcie łapkę w dół. Chociaż mam nadzieję, że jednak to będzie łapka w górę. Trzymam za Was mocno kciuki. Mam nadzieję, że zrobicie to zdobienie. Chociaż może spróbujecie zrobić to zdobienie, ale jestem pewna, że każdemu to wyjdzie. Jeżeli nie, jestem do Waszej dyspozycji. Dawajcie znać. Z chęcią odpiszę każdemu, kto do mnie napisze. Oczywiście w ramach przyzwoitości w normalnych godzinach. Nie jak niektórzy do mnie piszą o 2-3 w nocy, w środku tygodnia, chociaż mam pracę. Tak więc zasubskrybujcie mój kanał i nie przedłużając, zaznaczcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami, żeby wyświetlały Wam się powiadomienia o nowych filmach. No i co? Miłego weekendu i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Pa!